Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cydi, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Rayman Origins. Dzisiaj pustynia Dihiridu w szalone odbijanko. I jest to poziom genialny, świat muzyczny, gdzie wszystko będzie grało, muzyka, bębny, śpiewy. O, tu zapewne znowu jakieś oczywiste rzeczy. No, nawet nie, skończ z wygłupami. Aha. Dobra, spadaj, wiemy to. No i się zaczyna. Uwielbiam ten świat, naprawdę. Tu wszystko jest po prostu muzyką. Nie wiem, chodzimy po bębnach, to w ogóle po czym... No, te drewniane rzeczy to takie wielkie flety. I to jest takie bardzo słodkie i fajne. O, tutaj takie struny, które będą nas chciały zabić. O, i tutaj moneta. I w tym poziomie wydaje mi się, że znajdziemy kolejną naszą... O, w ogóle patrzcie, jak chodzimy po tych strunach, to wydajemy dźwięki, jakbyśmy grali po nich. Cudne. I w tym poziomie, w pierwszym poziomie każdego świata, wydaje mi się, że uczymy się nowej umiejętności. W tym przypadku będzie to oczywiście moc latania. Która jakby nie patrzeć nam się przyda, i to bardzo. I chyba coś ominąłem. Aha, tu jest na pewno coś. Ale tutaj jeszcze jest coś. Okej. I złapiesz się rączki, nie złapiesz się. O, no, straciłem życie, ale... Ale chodźmy. Tego poziomu szczerze nienawidzę. Kiedyś się z nim tyle czasu męczyłem, bo jest po prostu trudny. Roi się tu od tych ptaków, na które gra sama nas wsadza przez te bębny na dole. Okej, zostało dwóch. Nareszcie udało się. Powtarzałem ten poziom z 30 razy i to oczywiście wyciąłem, bo to była masakra. Ale się udało. Trzeba się cieszyć i liczyć na to, że gra mi się na przykład nie skraszuje. Co się jeszcze w tej serii nie zdarzyło, na szczęście. Ale byłoby niemiło. I w ogóle tutaj mamy zagadkę logiczną, wow. Tego jeszcze nie było w tej grze. Te przyciski zmieniają natężenie tych strun i musimy je wyłączyć. I właśnie co świat, wszystko się zmienia, tak? Wszystko wygląda inaczej. Każda rzecz jest inna i właśnie to, ile twórcy musieli nad tym pracować i tak dalej, no to ja jestem pod wrażeniem tej różnorodności i tak dalej. No bo poprzedni świat to był taki baśniowy, tak? Las czy coś, polana. Tutaj zaś mamy pustynne, muzyczne krainy. Kolejna to będzie... Zobaczcie, dwa odcinki dalej. Bo postanowiłem, że będę nagrywał dwa odcinki na świat. Bo te światy są mniej więcej takich długości. Okej. Pięknie. I teraz. Zebrać to. Czy ja wiem, nie wyszło to tak jak chciałem i tu na dole pewnie będzie jakiś secret. Okej, jest moneta. O, nie wiem, czy było warto się męczyć, żeby stracić tak ją. Okej, udało się, przeżyłem, mam monetę i jest fajnie. Naprawdę zginąłem poprzednim razem pod koniec poziomu, słabo. O, jest nasza kolejna wielkooka wróżka, którą znów musimy gonić, bo ucieka. No i właśnie już widzimy, ona sama używa tego wirowania. W ogóle jak szybko do niej poleciałem. Na szczęście ona nie będzie tak bardzo uciekać i gdy my będziemy iść wolno, to ona będzie na nas czekać. Wow. Czy to coś gdzieś nas a, punkty nam daje, okej. I może zacznę biegać. Ej, żyję. Ej, to mnie nie zabiło. Ej. Jak fajnie. Myślałem, że zginę i będę musiał zaczynać to od nowa i... I chyba już idziemy po naszą przyjaciółkę.
No, i teraz będziemy latać. Znaczy latać, nie do końca, po prostu unosić się. Przy podwójnym naciśnięciu klawisza skoku. W sumie latać też będziemy w pewnym sensie, ale to zaraz. To zaraz. No i to szybowanie, tego od początku gry mi brakowało. No bo to jednak jest podstawa gier z Raymanem w roli głównej. Szybowanie i rzeczy z tym związane. I poziom zaliczony. O, i tak naprawdę ten świat będzie się skupiał na tym szybowaniu, ale nie tylko. O, i tam na górze mam... Wow. Ty tu się złap, pięknie, i... Chcę poczekać na te dwa lumki. Ej, ty tu się złap i poleć tam w lewo do secreta. Okej. Mam nadzieję, że nie będzie tak trudny jak poprzedni. I znowu te ptaki, naprawdę... Dobra, ale w znacznie łatwiejszym ustawieniu. Znacznie, znacznie, znacznie łatwiejszym ustawieniu, bo to naprawdę było banalne w porównaniu do tego pierwszego. No, świadczy sam fakt o tym, że zrobiłem to za pierwszym razem, a nie za 50. No. Właśnie. I co, tutaj mam jechać wodą, to nas wybije i koniec poziomu, wow. Całkiem krótki był, nie da się ukryć i... 350, idealnie, wow. Kolejny medal. Najlepszy podkład muzyczny. O, zobaczymy. I to będzie chyba level, gdzie będą na dole klawisze i będziemy po nich biegać i robić muzę. Dokładnie, dokładnie. Całkiem dobrze pamiętam te levele, mimo że tak dawno w nie, nie grałem. Znaczy dawno, jakieś dwa lata? Półtorej roku gdzieś, no, półtorej roku. Bum, bum. W ogóle dolecisz tam? Jak na nich będziemy zbyt długo stać, to oni się po prostu załamią i odlecą, zginą, powiedzmy. I pojawią się ich bracia, czy tam oni się zregenerują w 10 sekund. I rozwaliłem to, czy za mało? Dobra, udało się, wystarczyło dwa uderzenia, więc w sumie tyle, ile się dało za jednym razem zrobić. A to nam nic nie daje. Więc nie wiem, po co, ptaszku, tu jesteś. Chyba żebyśmy po prostu nie spadli na początek planszy. Nie, to przydatne. I jeszcze te nuty, które... ten wiatr układający się w nuty też genialnie wygląda. O, teraz muszę się pośpieszyć, żeby zebrać to. Wow. Dobra, i teraz ty i... co robi ten przycisk? Aha, układa nam ptaszki. Teraz musimy tu skoczyć, żeby zebrać monetę i wrócić się, żeby jej nie stracić. Czy jeśli skoczę tak, to nie zginę? Nie. Wow. Raz, dwa. Wow, udało się nawet bez straty życia. Miłe. Raz, dwa i bum. Bum. O, i secret. Przez przypadek co prawda go zauważyłem, ale na szczęście mi się udało. I co ja mam tu zrobić? Aha, zlatywać na dół i po drodze zabijać wrogów. Tylko ważne, żeby żadnego nie ominąć, bo wtedy już możemy się pożegnać i zaczynać od nowa. Okej. Ja skaczę na nich dwa razy, żeby mieć punkty. Bo one się przydają. Wow, idealnie. Znaczy idealnie. Ledwo. Ej, odsunę myszkę, bo wy ją widzicie. Nie wiem, czemu w ogóle w grze jest myszka na ekranie, ale... Ale... Myślałem, że to jest po prostu wejście do kolejnego poziomu i tu tak myślę, wybór, co, że co? A po prostu mieliśmy ten... no. A po prostu byliśmy w sekrecie i mi się pomyliło.
No i teraz muszę czekać i szybko wracać i szybko biegać, żeby zebrać to wszystko. Okej, okay. Liczę na to, że nic nie opuściłem tam. I czy jest coś na dole, czy jest śmierć? O, dobra, nie chcę spadać. Najwyżej będę to robił kiedyś jeszcze raz, gdy nie zdobędziemy medalu. W sumie i tak jeszcze nie mam czasowego, więc i tak będę musiał robić każdy poziom kolejny raz. Bo chcę. Chcę przejść tą grę na 100%. I teraz wybij się... O! I secret kolejny. Monetka. Ominąłem jednego lumka. Co ja teraz zrobię? I w ogóle zapominam, żeby biegać po tych... po tych nutach, bo przecież to taki fajny efekt robi. Trzech nie zebrałem, tak jak było trzeba. Ale większość, na szczęście, tak. O i w ogóle jak mam to zrobić? Aha, po prostu zaczekać, uderzyć, wrócić. I teraz sprint, sprint. Dobra, jeden to tam walić, jednego. O, a to nam układa drogę i ty nas wybij. Wow, idealnie. Znaczy znowu mylę idealnie z ledwo, chyba. No. I co, finał? Nie. Dziwne by było, gdyby był finał, bo mamy bardzo mało punktów. O, król. Królu złoty. A szczerze, na nic mi się on nie zdał. Okej. O, i tutaj. Wydaje mi się ciągle, że coś omija mnie. Na przykład ten secret. O, to już drugi. Wow. Jak mam was zabić? Halo. Aha. Nie wiem, czemu mogę ich dotykać i nie ginę. To mnie interesuje. I drugi elektron do naszej kolekcji w tym poziomie. Brakuje nam jeszcze tylko trzech. Z czego jeden zdobędziemy na pewno, drugi też, a co z trzecim? No to nie wiem. A to nam uruchomiło drogę dalej, tak? O, punkty, okej. Teraz leć, teraz wybij się i leć. Jeśli to będzie finał, to słabo. To jest finał. Ej, nie będę miał nawet dwóch elektronów, czemu? Co zepsułem? Smutny ja. Mam tylko 270, więc albo jakieś monety nie zebrałem, albo kilku monet nie zebrałem, albo nie wiem. Naprawdę nie wiem. Bo... no brakuje mi 70 lumów i nie wiem, jak mam je zebrać kolejnym razem, żeby zdobyć sobie medal. Wiatr albo przewóz. Śmieszna nazwa, taka dziwna. Aczkolwiek chyba tutaj nauczymy się kolejnej, powiedzmy, umiejętności. Dokładnie. Teraz dzięki naszemu wiatraczkowi możemy się unosić w takich gorących wiatrach i robić poziomy tak troszkę, no, poziomy nabierają większych, takich ciekawszych rzeczy. No, walnij. Ej, nie chciałem cię zabić. No to zapowiada się kolejny poziom bez... ta muzyka. Ej, wyłączyłem ją. Nie chciałem. Gro, przepraszam. Czy jest coś na dole fajnego? Nie. Słuchajcie się w to, to jest cudne. Okej, tu na dole coś musi być, dokładnie. Jest moneta. I liczę na to, że w tym levelu nie pominę tylu rzeczy. Ale jak już mówiłem, to jest drugi świat, tak? I no, robi się trudniej. Okej. Pojawiają się nowe elementy gry i tak dalej. I no, to jest fajne. O, to jest fajne, na przykład.
bum, bum, bum. Okej. Okay. Wow. Jak to działa? Tam było kilka tak... mogłem tu wjechać jakoś. A nie? Nie ma tu nic nadzwyczajnego. A czy tu jest secret? Dokładnie. Jak już potrafię wyczuć, gdzie są te secrety. Znaczy, one są tak ustawione, żeby było możliwe je znaleźć. Ej, czy ja nie zginę? Nie. Wow, to było fajne. A co robił inne? Aha, to uderza w środkowy. A to uderza w to. Na szczęście miałem życie. Ale to było niebezpieczne. Troszeczkę. Okej, okay, no to kolejny secret zliczony. Ej, czy to nie był drugi w tym poziomie? Nie wiem, nie wiem. A w ogóle to będzie myślałem, że będzie trudniejsze do złapania. Tam to życie na dole. I szkoda, że straciliśmy trochę życia przy tamtym sekrecie. Nie chciałem się zabić. Nie chciałem tam spaść. Ej, ty chyba w górę nam mogłeś gdzieś nas wybić. Okej. O, kolejna monetka. A czy to gdzieś nas uderzy? Nie. Jak mam to zdobyć? Chyba, że... Nie. Okej, okay, dobra. Nie było to takie trudne, jak być mogło. Ej, to nas wciąga i ten. Musimy tutaj powoli lecieć w miarę. Ale powoli zbierając te lumy jednak. O, tu będzie co? Będzie co? Dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ty czeka. Ej, włącz się. Dobra, was ominąłem. Dobra. Jeszcze oczywiście wrócimy się po tą monetkę, która była tutaj. Tu. Ej, zapomniałem, że mam coś mówić chyba. Bo to let's play. Dobra, ale udało się zdobyć tą monetę i... I to życie też. I was ominąć. I tutaj... Mogę spaść? Nie mogę. Ej, dużo punktów. Wydaje mi się, że tutaj damy radę jednak na medal. Znaczy, nie na medal, tylko damy radę na... No, bez medalu. A na medal niestety nie ma szans. Nie spadaj tu. Znaczy, w sumie to nam zbyt dużo nie przeszkodziło. Nawet pomogło. Dobra, teraz tu. O, to może być trudne. W sumie nie. To nam jeszcze uruchomiło wiatrak, więc no problem. I walnij w to na górze. O, raz, dwa. No raczej nie będzie problemu z dwoma elektronami. Nie. A więc jesteśmy na miejscu. Co prawda teraz mam troszeczkę mniej punktów. Troszeczkę, bardzo. Ale nic nie poradzę, niestety. Niestety będziemy musieli się zadowolić jednym lumkiem, bo tu będzie finał. Chyba. Może nie? Jeśli nie, no to mam jeszcze szansę. Ej, dobra, mam szansę. Odbij się i... Dobra, idealnie 3! Uuu, tu mamy levele z tego. Znaczy, no. Identyczne levele były w Raymanie 2. Też się latało między takimi kolcami, tylko w trójwymiarze, to było cudne. Ciągle marzę o Raymanie w 3D. Ale niestety pewnie się nie doczekam. Wow. Ty tu... Ej. Mam 350, okej. No to tu będzie finał, dokładnie. Finał taki latany. I... No chodź tu, ptaszku. Dziękuję. O. No chyba, że zmieniły się ilości punktów, ale nie sądzę. Ej, ominąłem secret jeden.
Znowu podniebna sonata, czyli chyba ostatni typowy poziom w drugim świecie. A może nie? Może nie typowy? Na pewno mamy już noc, co pierwszy raz chyba widzimy w grze. I pierwszy pokój był łatwy. Pokój, no będę to nazywał pokojem. Jeden, drugi. Wow, jaki fajny wąż. Dobra, ten poziom jest strasznie fajny. I zdecydowanie nie jest typowy. Strasznie fajnie się biega po tym wężu i słucha muzyki, która się wytwarza z tego, ale to wam pokażę później, bo na razie... O! Jak przebiegnę się po całym, to wtedy jest genialny efekt, który... A, chciałbym wam teraz pokazać, ale nie zdążę. Nie zdążę, bo muszę zebrać to... Okej, udało się. Oj, tam na górze jest secret. No to nie usłyszeliście, jak gra nasz wąż, flet, długi, wężowy. Ale jeszcze będzie w kolejnym... jeszcze będzie w... Zaraz, znowu on. No, będzie zaraz, chyba już nawet w kolejnym miejscu. Zobaczymy, jak wyjdziemy, ale tak mi się wydaje. Że już czeka na nas za tymi oto drzwiami. No, nawet nie, czy nawet tak. No, jest. Ale nie wiem czemu, kojarzy mi się, że on naprawdę genialnie grał. Jeśli się udało wszystko zrobić idealnie. Zbierzmy to, zbierzmy... czy uda mi się to przejść? Pieniądze. Karierę wielką, muzyczną zrobić. Dobra. Pierwsze miejsce, powiedzmy, że zaliczone. Może nie w 100%. Co by było mega trudne, ale... O, w ogóle tutaj czekamy. Okej. I to już jest koniec zabawy z wężem. Na dziś, tak mi się wydaje. No, i drugi secret room. A. O, to jest idealny poziom, żeby pokazać wam działanie węży. A może nie? Muzyka ich zagłusza. Szkoda. Muzyka w tle zagłusza te węże. Więc nie da się ich idealnie tutaj teraz posłuchać. Okej, jeszcze dwa gdzieś się chowają. Ptaszki. No doleć do nich, Rayman. Dobra, i... Dobra, no to teraz idziemy dalej do kolejnych pomieszczeń. I co znowu jest? Okej. Dobra, tu tyle rzeczy już ominąłem, że nie będzie na 100% nawet dwóch elektronów. Nawet mimo tego, że tam troszkę rzeczy zbieram. To nie uda się. Dobra, nawet tej monety nie zbiorę, czy zbiorę? O, ledwo. No widzicie, masy rzeczy nie zebrałem tam. Przynajmniej 50 rzeczy już ominąłem. 60. Ale finału jeszcze nie ma, więc... No jak medalu na 1000% nie będzie, to... No, monety jeszcze może... Znaczy monety... jak one się nazywały? Elektruny, no może jakoś będą... No szybciej. Okej. Jeden, drugi, trzeci, jeden, drugi, trzeci. W sumie dwóch zabiłem tylko, a nie trzech. Okej. Dobra. Brakuje nam dwóch punktów i tu jest moneta. Nie. Okej, udało się, okej. Dobra, to było trudne. Znaczy ten poziom cały. I w ogóle tak mało nam brakuje do medalu, szkoda naprawdę. No bo tutaj nie uda nam się zdobyć 13 punktów. Co najwyżej...
zabraknie nam dwóch albo trzech. No, zabraknie nam chyba pięciu. Dokładnie pięciu. Bez odwrotu. Czemu bez odwrotu? Znaczy to taka nazwa, będę mógł tu wrócić spokojnie później. Okej, no to lecimy, lecimy. W ogóle mamy nową rzecz, czyli takie śmieszne rzeczy. O, kolejny król, kolejny król. A zepsułem, ale żyję. Ej, to już koniec? Serio? 180 punktów, tyle trzeba było, tylko nie wiem na co. Zobaczymy zaraz. Albo tyle było trzeba na medal, albo na dwa elektruny. Aha, na medal trzeba 200, no to ciężko by było. A nie strzelaj tyle. Aha, nie będę. No i jest nasz komar. No i jak mówiłem, gdy jesteśmy Raymanem, czy jakąś inną małą postacią, to po prostu ona lata na tym komarze. O, sfailowałem. Zabiłem tylko połowę ich. Zabij go. Bardziej to mnie zabiło niż go. Ale te levele są znacznie trudniejsze niż levele zwykłe, levele grania Raymanem. I znowu ta muzyka, wiecie. No o. A, o, mogę strzelać na ukos tutaj. Strasznie fajne. Zaczekajmy, zbierzmy punkty. Teraz górą, teraz dołem. Co ja mówię? Górą. Dwa razy pojechałem górą, powiedziałem górą i dołem. To ma sens. O, król. Znaczy, słabo wykorzystany, jak zawsze. Chociaż. A. Dużo to mi nie dało. Ale trochę. Ważne, że jest życie, nawet dwa. O, jakie fajne. Takie coś, co wydaje dźwięki i nietoperki się go boją. To w ogóle jakiś ten... dzwony. Znaczy, dźwięki dzwonów miało to. O. Jak się nazywa ten instrument? To jest... Nie wiem. Jak się nazywa? Talerz? Nie. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie jestem muzykiem. Zdecydowanie. Nie jestem. Ej, co... A, ja mogę latać po tym. Myślałem, że mam tylko po tym ciemnym latać. Fail. Wow. O, nie zebrałem tego. O, udało się. I co teraz? Czyżby znowu jakiś mega boss? Fox? No, są lumki. Jest życie. Są znowu do wsysania takie latające beczki. Tylko pytanie, czy to jest zapowiedź kolejnego hardkorowego bossa, czy może po prostu tak sobie wrzucili, bo są fajne? No, okaże się zaraz. I w ogóle już widzicie, jak będzie wyglądał kolejny level. Będzie dużo zabawy z lodami. Takimi zamrożonymi rzeczami, ale lodowość będzie tylko połową tego poziomu. Druga połowa to będą jedzenie, kuchnia, wino, dziwki, koksy, sushi i takie rzeczy. Taka sytuacja. Zbierz go, okej. I teraz zamyka się za nami, jeszcze kolce nam wyskakują. I ogólnie kolejny świat też jest fajny i kolejny też jest fajny. I kolejny po kolejnym i kolejnym też jest fajny.
A więc to jest pora na kolejny level ze skrzynką. Czyli tak naprawdę mój ulubiony rodzaj leveli w tej grze. Ale jeszcze zobaczmy sobie, co będzie w kolejnym odcinku. Na górę. Jak będzie nazywał się kolejny świat? Kraina Smakoszy, dokładnie. Połączenie lodu i żarcia. Będzie słodko. No i chodźmy do levelu ze skrzynką. Aby zdobyć kolejny ząb dla naszego śmiercionośnego diabła. No to gonimy naszą skrzynkę, oczywiście w poziomie pustynnym, no bo to jest w sumie oczywiste, że skoro świat był pustynny, no to level ze skrzynką też będzie pustynny. Jeszcze ta muzyka z gonienia skrzynki jest strasznie przyjemna. Wow. Jump. Okej, wydaje mi się, że ten level jeszcze nie należy do takich mega ultra hardkorowych. Chociaż nie! Wow. Może jednak należy. Dobra. Czy to już jest koniec? Tak, okej. No i mamy kolejny kryształowy ząbek. Tak więc dzięki za obejrzenie odcinka, do zobaczenia w kolejnym i cześć!